Dzień dobry, Dawid, Ptak TVN24. Ja mam pytanie do pana premiera Morawieckiego. Panie premierze, ja chciałem zapytać o to, kto odpowiada za zabezpieczanie rozmów pana prezydenta i czy w tych strukturach są planowane jakieś dymisje? No bo to już nie pierwszy raz, kiedy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z rosyjskimi youtuberami. Szanowni Państwo, to jest kolejny przykład, jak niebezpieczna jest nie tylko rosyjska propaganda, ale przede wszystkim cyberataki i jak silne są te wszystkie hakerskie próby, wysiłki, które prowadzą do tego, że w bardzo wielu miejscach, to nie tylko tutaj u nas w Polsce, w kancelarii pana prezydenta, ale także gdzieś w wielu innych miejscach różni politycy padają ofiarą tego typu pranksterskich, jak to się mówi, ataków. Jestem przekonany, że odpowiednie służby przyjrzą się temu i wzmocnią procedury w tym zakresie, ale jest to niestety proceder dzisiaj bardzo, jeśli mogę tak powiedzieć, w cudzysłowie popularny i przywódcy innych krajów również padają jego ofiarami. Pan prezydent się szybko zorientował, zareagował na to, a procedury na pewno będą wzmocnione w tym zakresie.